Czy zauważyliście, prowadząc samochód, że wszyscy, którzy jadą wolniej od Was, to idioci, a wszyscy, którzy jadą szybciej, to wariaci? George Carlin miał rację w jednym ze swoich sketchów. Ludzie uwielbiają patrzeć na świat tylko z własnego punktu widzenia, co łatwo zauważyć, studiując nawet pobieżnie komentarze ludzi w postach na Facebooku. Realizm naiwny, w sensie psychologii społecznej, to tendencja ludzkiego umysłu do wierzenia, że ja widzę świat wokół mnie obiektywnie, opieram się na faktach, w przeciwieństwie do innych. Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, musi być źle poinformowany, stronniczy, nieracjonalny lub zaprzedany. Każda racjonalnie myśląca osoba na pewno poparłaby moje zdanie, jeśli tylko miałaby dostęp do tych źródeł co ja i patrzyłaby na to tak samo obiektywnie jak ja. Jeśli ktoś nie widzi spraw tak jak ja, to znaczy, że albo nie ma dostępu do wszystkich faktów, które ja znam, albo jest leniwy, nieracjonalny, nie potrafi lub nie chce obiektywnie analizować rzeczywistości, albo jest tendencyjny, zaślepiony swoją ideologią lub ma w tym jakiś swój interes. Podczas gdy Ty myślisz w taki sposób o swoich rozmówcach, oni prawdopodobnie myślą tak o Tobie. I w ten sposób koło się zamyka. Jakie daje to efekty? Wystarczy, że wejdziesz w dowolną dyskusję internetową, a sam się przekonasz, co ludzie są w stanie wymyślić. Tą niesamowitą właściwość naszego umysłu świetnie wyjaśnia efekt potwierdzenia. W skrócie można powiedzieć, że każdy ma tendencję do poszukiwania informacji, które potwierdzają jego przekonania. Właśnie dlatego czytamy konkretne rodzaje prasy, literatury, oglądamy TVN zamiast TVP lub czytamy blogi poświęcone teoriom spiskowym zamiast tych naukowych. W tym wypadku nawet jeśli trafimy na nową informację, nasz sąd nie zostanie zmodyfikowany, a jedynie zwiększy się przekonanie na temat jego słuszności. Bez względu na to, czy jest prawdziwe, czy nie. Gdy w 1954 roku pokazano to samo nagranie wideo meczu między dwiema uniwersyteckimi drużynami, kibicom tych drużyn, każda z grup stwierdziła, że ich drużyna grała lepiej. Przeciwnicy byli nieuczciwi, a sędzia niesprawiedliwy. Zwolennicy jakiegoś polityka uznają jego kontrowersyjną wypowiedź za żartobliwą i pełną dosadnego polotu, a przeciwnicy za wyraz chamstwa i prostactwa. I tak dalej. Naiwny realizm jest podstawą wielu nieporozumień i taką swoistą ślepotą na swoje błędy logiczne i na to, jak my często w stronniczy sposób patrzymy na świat. I pewnie słysząc te słowa myślisz sobie, no właśnie, jacy ci ludzie to są ignoranci, jak oni podchodzą do świata, jak oni nie widzą racji innych ludzi. Ale zanim zaczniesz głaskać swoje ego, zastanów się, czy Ty czasami nie popełniasz jakichś ogromnych uogólnień i nie patrzysz na świat w taki sposób, że dostrzegasz jakieś zależności i wydaje Ci się, że to jest prawda absolutna, mimo że nie odnosisz się do absolutnie żadnych badań. Być może Ty czasami zauważasz, że coś jest na pewno prawdą ze względu na to, że u Ciebie to działa i na przykład widzisz poprawę swojego zdrowia tylko dlatego, że zrezygnowałeś na przykład z glutenu, mimo że nigdy nie miałeś celiaki. A może postanowiłeś, że nie będziesz dbać o zdrowie, bo Ty znasz taką osobę, która paliła przez całe życie i dożyła setki. Takie heurystyczne podejmowanie, pojmowanie świata, pewne takie rozumowania bardzo na skróty, oczywiście pomagają nam często w tym świecie się jakoś odnaleźć, no ale na pewno nie pomagają nam w tym, abyśmy byli coraz bliżej prawdy. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś zawsze zadawał sobie pytania, co temu przeczy, jak to mogę sprawdzić, jak mogę to przetestować, w jaki sposób mogę do tego podejść eksperymentalnie, jakie badania to potwierdzają, a może jednak jest coś innego, co pomogło mi w tym, aby polepszyć swoje zdrowie, a może jest jeszcze jakiś inny czynnik, dlaczego ta osoba dożyła setki, bo na pewno nie pomagały jej w tym papierosy czy picie czerwonego wina. Bardzo zachęcam Cię do takiego podejścia do świata. Natomiast jeśli chcesz się rozwijać, chcesz się zmieniać, chcesz cały czas podwyższać swoje kompetencje, to bardzo zachęcam Cię do tego, abyś wziął udział w jednym z moich bezpłatnych szkoleń, które znajdziesz na stronie dorotafilipiuk.pl w zakładce produkty. To jest bezpłatny produkt, dlatego bardzo zachęcam Cię do tego, abyś wziął w nim udział. Jak zwykle zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i podzielenia się tą wiedzą z innymi, aby świadomość tego, jacy jesteśmy uparci, cały czas w społeczeństwie rosła. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się tym wideo ze swoimi znajomymi. Zapraszam Cię też serdecznie do śledzenia mnie na Instagramie, słuchania mojego podcastu Efektywność Osobista Dorota Filipiuk, a także obejrzenia innych moich filmów, które w znaczny sposób mogą ułatwić Ci życie. Do usłyszenia!